Siemanko, pokażę jak zapisać tą torbę z napadu, ale bez trybu reżyserskiego, tylko z misji tam z Terrorbyte'a. No potrzeba Terrorbyte'a, jest tam Sekuro Servi Buzarda albo Opresora. No coś co lata. No tego glitcha i tak już pewnie wszyscy znacie, no ale tak tam często miałem te komentarze, że problemy z tą torbą z reżyserskiego, a tu akurat nawinęła się okazja, to zrobię sobie czarną przy okazji. No potrzebujemy kurde spadochron, mało tego jeszcze to spadochron, no on tam jest do kupienia w Amunation Terrorbyte'a, no i mówię coś co lata, albo Buzard Sekuro, albo Opresor. Udajemy się. Nie wiem, czy to ma znaczenie, jaki to jest spadochron. Ja tam zawsze zakładam tego Izraela. W interakcji musimy włączyć ten spadochron. Jest włączony, jest widoczny. Teraz udajemy się do Terrorbyte'a rozpocząć tą misję. Zlecenie klienta to jest. Jak rozpocząć misję, to już chyba nie muszę gadać. No ale jest to zlecenie klientów. I wybieramy tą gorączkę złota, czy co to tam pisze. Napad w toku. O, sorry. Tu rozpoczynamy tą misję, normalnie robimy tak jak trzeba do końca. Tylko, że jak dostarczamy torbę, to trzeba będzie wyskoczyć albo, no tak jak mówię, no z Buzarda, albo z Opresora, no z czegoś co lata. Otworzyć spadochron, wylądować tam. No ja tu się pieprzyłem z tą policją trochę. Potem w ogóle zajebałem się, zamiast Buzarda to wezwałem samochód. Ale powiem o co chodzi, no. Trzeba zeskoczyć. Otworzyć spadochron, wylądować, dostarczyć tą torbę. Wsiąść w jakiś pojazd latający, z niego wysiąść, włączyć jeszcze raz spadochron. Bo on będzie wtedy wyłączony, będzie na szaro, dlatego trzeba będzie wsiąść lub wsiąść i wysiąść, no, czy z samolotu, czy kurde z tego opresora. Wtedy będzie możliwość włączenia spadochronu, on się włączy, pokaże. No i wtedy znowu lecimy czymś do góry, zeskakujemy, otwieramy interakcję, otwieramy, wybieramy strój, na którym ma być ta torba. Jak nasza postać wyląduje, podniesie prawą rękę, żeby zdjąć spadochron, wtedy klikamy na ten strój, ukazuje nam się ta torba, którą tam dostarczaliśmy, a żeby ją zapisać, no to trzeba znowu polecieć do góry, wyskoczyć i zapisać tam w maskach, wylądować w sklepie z maskami i spamować prawo, żeby nas wczytało tam do tych masek i tam można zapisać sobie strój. Teraz wylądowałem, muszę zgubić tą policję.
wcześniej dzwoniłem do Lestera, to... Teraz nie mogłem. Łatwiej pewnie byłoby się zabić i podnieść torbę jeszcze raz, no ale już dostarczamy torbę. Ja tu właśnie zamiast buzarda wezwałem samochód. No wzywamy coś co lata. Tu jak widać styl, spadochron jest na szaro, jest wyłączony. Teraz wsiadam na tego opresora, zsiadam, będę mógł włączyć ten spadochron, to go włączam i lecę przenieść tą torbę, znaczy przenosić, no, żeby się pokazała na plecach. Włączony jest spadochron, a teraz jak polecę do góry i gdzieś zeskoczę, wyląduję, założę ten strój. Najlepiej użyć chyba tego samego, którym się robiło tą misję, a później można ją przenieść na każdy inny. Tylko ta właśnie torba z tego napadu, z misji jest do dupy według mnie, bo żeby tam skorzystać ze sklepu czy czegoś, no trzeba się jej pozbywać, trzeba się zabijać. Nawet stroju nie można zmienić, te z reżyserskiego są lepsze, można normalnie tam stroje zmieniać bez konieczności zabijania się. Styl. Podświetlam sobie ten strój. Ląduje, ten podnosi prawą rękę, ja klikam A, żeby założyć ten strój. I ukazuje mi się torba. No i teraz, żeby zapisać, no to trzeba wylądować tam w maskach i dawać w prawo i edytować zapisany strój i zapisujemy ten strój. Narka.